Nie można jeszcze powiedzieć, że udało się powstrzymać bieg wydarzeń mogących doprowadzić kraj do narodowej katastrofy o takich rozmiarach, iż niektórym kołaczą się po głowie analogie z dramatem z końca XVIII wieku. W tym stwierdzeniu nie ma żadnej przesady ani nic ze straszaka, o co pomawiają nas nasi przeciwnicy. Takie są realia współczesnego świata przeciętego głębokim konfliktem. Dlatego świata, niezależnie czy żywi do nas sympatię czy nie, interes Polski nie jest żadną sprawą nadrzędną. Na straży interesu Polski stoją i mogą stać tylko sami Polacy. Historia nie jeden raz gorzko nas co do tego pouczyła. Proszę Państwa, każdy, kto zastanawia się nad historią i nad przyszłością naszego narodu, musi postawić sobie pytanie, jakie są zasadnicze czynniki, które decydują o potędze poszczególnych państw, poszczególnych narodów i które zarazem decydują o układach sił międzynarodowych. Więc podchodząc do zagadnienia tak najbardziej ogólnie, można by wymienić cztery takie podstawowe, syntetyczne czynniki. Pierwszy z nich to potencjał ludnościowy. Więc od starożytności aż mniej więcej do XVI wieku takim decydującym czynnikiem był potencjał ludnościowy i jego organizacja. Nasz potencjał był porównywalny do potencjału naszych sąsiadów. Potęga nasza była tak wielka, że nawet, jak wiemy z historii, Polska próbowała mieszać się w sprawy wewnętrzne Rosji. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że nie jest dobrze i powtórę, że komuś na tym zależy, żeby nie było dobrze. Otóż uczciwi demografowie stwierdzają, że jeśli obecny trend ludnościowy, chodzi mi o przyrost naturalny, utrzyma się dalej, to w roku 2040 będzie nas 18 milionów ludzi, z tego będzie większy start. I wtedy możemy sobie już przestać mówić o pozostałych czynnikach wzrostu naszego społeczeństwa, bo to po prostu już nie będzie naród polski, tylko będzie narodek. Od 40 lat nasza kawaleria została zapomniana. Chcę mówić o filmach, które powstały niewierne, nieprawdziwe, szkalujące. Chodzi o to, że młodzieży i całemu społeczeństwu musi być pokazana prawda. Wzniesiemy pomnik jeździe polskiej i kawalerii, który słusznie w tysiącletniej tradycji nam się należy. Bezczynnie stoją śligi portowe, nie pracują przedsiębiorstwa produkcyjne i budowlane. Tylko wysoka dyscyplina i wzajemna życzliwość łagodzą codzienne kłopoty Szczecinia. Między społeczeństwem a władzą zabrakło prawdy. Komisje rządowe rozpatrywały postulaty strajkujących załóg. Tak jak w poprzednim okresie walczyło się głównie ludźmi i stalą, tak teraz walczy się już nie tylko ludźmi i stalą, ale i walczy się informacją. Następuje okres wojny mózgów. I to jest sprawa bardzo istotna, że dla rywalizacji międzynarodowej, dla układów sił w skali międzynarodowej zasadniczego znaczenia nabiera tak zwany problem pościgu. Na czym to polega? Wyobraźmy sobie, że ta oto linia krzywa, którą to narysowałem, reprezentuje, przedstawia nam rozwój społeczno-gospodarczy. W tym również rozwój tych czynników potęgotwórczych. Tutaj na tej krzywej jest kraj A, a tutaj jest kraj B. Rozwój odbywa się w tym kierunku. Jeżeli kraj A wyprzedza kraj B i kraj B chce dogonić, czyli rozwiązać to zagadnienie pościgu, wówczas ma do wyboru, tak ogólnie biorąc, dwie drogi. Jedna droga to jest powtarzać wszystkie etapy. Ale wtedy, jak znajdzie się w tym położeniu A', to już kraj A będzie w położeniu A bis. I powtarzając te wszystkie etapy, które przeszły kraje przodujące, jest się skazanym na to, że albo trzeba niesłychanego wysiłku społeczeństwa, który może doprowadzić wręcz do biologicznego osłabienia potencjału społecznego, albo też będzie się skazanym na stałe zacofanie. Ale jest druga metoda, mianowicie pójść na skróty.
przewidzieć, opracować dobrą prognozę i przewidzieć, gdzie kraj A znajdzie się po pewnym czasie i pójść tutaj na skróty, o, opuszczając pewne etapy. Ta pierwsza nazywa się psią krzywą pościgu, bo pies idzie tropem z nosem przy ziemi, a to jest ludzka krzywa pościgu. Problem był już znany naszemu królowi Władysławowi Jagielle i mówił, że tutaj idzie się tropem psa, a tu tropem dżigita. No i proszę państwa, oczywiście ten kraj A, nie chcąc dopuścić do tego, żeby został doścignięty, czyli prześcignięty, będzie się bronił. I tu są takie podstawowe techniki obrony. Pierwsza to jest drenaż mózgów. Druga metoda polega na tym, żeby preferować pewną tematykę. Taką tematykę, która jest potrzebna dla kraju A, a niepotrzebna dla kraju B. Jeżeli kraj B da się namówić na tego typu badania naukowe, no to będzie pracował na potrzeby kraju A. Nawet jeżeli nie będzie sobie zdawał z tego sprawy. Trzecia metoda to jest metoda, którą można by nazwać metodą zamulania przeciwnikowi jego ośrodków produkcji informacji. To znaczy sugerowanie tego rodzaju tematyki, która jest niesłychanie pracochłonna, a zupełnie bezużyteczna. Następna metoda to jest sprzedaż przestarzałych informacji. To znaczy przestarzałe licencje, ciągi technologiczne, publikowanie przestarzałych prac naukowych. To jest ta znowu też bardzo skuteczna technika. Jeżeli się na to da nabrać kraj B, to wtedy będzie stale szedł tropem psa, a nie tropem dżigita. No i proszę państwa, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w dzisiejszej epoce kraj, który nie będzie miał odpowiednio wydajnych, sprawnych środków produkcji informacji, to znaczy nauki, wynalazczości i systemu wdrożeń, bo to nie tylko trzeba te informacje zdobyć, ale ją wykorzystać, znajdzie się, a właściwie już się zaczyna znajdować w takiej sytuacji, jak był w XIX wieku kraj, który nie miał własnego przemysłu ciężkiego, to znaczy w sytuacji neokolonii. I te manipulacje typu neokolonialnego polegają w handlu międzynarodowym przede wszystkim na tym, żeby do przeciwnika eksportować maksimum myśli techniczne albo wprost informacje eksportować, to wtedy jest najlepiej, a od przeciwnika sprowadzać maksimum materiałów, w których jest dużo materiału i energii. Bo wtedy przeciwnik sobie musi niszczyć środowisko, wykorzystywać swoje surowce, a zaoszczędza się własnych surowców, tylko przy pomocy odpowiednich spekulacji. Jest paradoksem, że przy takim potencjale twórczym główna część naszego zadłużenia, według moich szacunków, to jest właśnie bezpośrednio lub pośrednio import informacji. Więc tutaj trzeba po pierwsze umieć wykorzystać ten potencjał twórczy, po drugie kadry kierownicze programować, szkolić w taki sposób, żeby umiały wykorzystywać, bo w tej chwili kadry właściwie nie są przygotowane do tego. To jest osobna wiedza, jak organizować pracę, żeby dorobek specjalistów wykorzystywać. No i wreszcie operowanie informacjami. Bez rozwiązania tych problemów właściwie kraj jest skazany na status neokolonii i nie ma na to rady. W tej chwili zwłaszcza jest to istotne, bo według mojej metody prognozowania, którą opracowałem, świat wchodzi właściwie w taki punkt krytyczny w stosunkach międzynarodowych i tutaj problem tych czynników potęgotwórczych zaczyna odgrywać szczególnie istotną rolę. Droga tropem dżigita jest właściwie jedyną alternatywą, jeśli mamy coś osiągnąć, ale na to właśnie jest ta sprawa informacji szczególnie istotna. Obok ogólnych tendencji istnieją pewne rzeczy specyficzne, które mogą powodować konieczność zmiany pewnych posunięć taktycznych w procesie rozwoju, które muszą respektować pewną tradycję narodową, pewne czynniki niemierzalne, nie tylko sprawa, że tak powiem, bytu materialnego w społeczeństwie się liczy, liczą się także pewne potrzeby wynikające z tradycji, z ambicji, zaspokojonych, niezaspokojonych, zawiedzionych. Ja uważam, że ja w ogóle jestem zwolennikiem stawiania pomników poza miastem. Żeby to nie było związane z architekturą wciśnięte, tak, tylko raczej na polu. No, tą szarżę to też ja bym widział tych ułanów gdzieś w terenie, żeby to było związane z pejzażem. To jest taki najbardziej polski temat. Tak, żeby to był monument, żeby każdy, kto przyjedzie do Warszawy, żeby się rzucało w oczy, czym była jazda polska w naszej historii. O, trzeba zacząć, póki my żyjemy. Póki są ludzie, którzy potrafią to zrobić,
bo chowanie się z tym o kościołach, z naszymi tablicami, jakby walka o wolność stanowiła coś zakazanego, to jest nie do przyjęcia, to trzeba uzewnętrznić te rzeczy. Do katakumby. No na pewno, no ale sami wiecie, jak ten temat był traktowany. Był, ale teraz Bogu dzięki nastąpiło jakieś światło zostało, wkroczyło do tych rzeczy. Na dobra kraju, dla Polski ogłaszam strajk za zakończony. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Cała Ojca przemocniała, szablą ostrzeżemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. I tak jest, Łowiecki Ułanie, już się urzeczywiśnią twoje ideały, wykute z niesłości, chociaż to już należy do odległej przyszłości. Dokąd sięgnąć jedynie możesz pamięcią, a siłą astralną swych wrażeń, połączy się z nimi i bądź błogosławion. Nikomu nieznany, zachowaj głęboko swe bóle i troski, by oko ludzkie tam nie zajrzało, gdy zajrzy, zostaniesz wyśmiany. A może u schyłku życia los zmieni bieg dalszych wydarzeń, wówczas z jasnością odejdziesz za światy, to będzie zapłata za bieg z przeszkodami. Powstanie 1963 roku wywarło bardzo istotny wpływ na losy Europy. Otóż przedtem już właściwie krystalizowało się trwałe porozumienie francusko-rosyjskie. Ta frakcja profrancuska i zarazem bardzo przychylna Polakom na dworze rosyjskim w Petersburgu zyskiwała przewagę. Wynikiem nacisku tej frakcji były reformy Wielopolskiego. No i wtedy właśnie wybucha powstanie polskie. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1963 roku, a już 8 lutego dochodzi do podpisania tak zwanej konwencji Alvensleben między Prusami i Rosją. Dzięki tej konwencji Prusy miały zapewnioną życzliwą neutralność Rosji w roku 1866 w czasie wojny z Austrią i w 1870 w czasie wojny z Francją. W pewnym stopniu dzięki powstaniu polskiemu wyrosła potęga prusko-niemiecka. Zadajmy sobie pytanie, na czym ma polegać szczęście człowieka? Pytań na ten temat, prób odpowiedzi było bardzo wiele. Ale interesujące jest jedno z ostatnich sformułowań zawartych w pracach szwedzkiego ekonomisty, który powiada w języku angielskim człowiekowi jest potrzebne tak. To be, to have, to love. Co znaczy być, mieć, kochać. Być to znaczy uzyskać. W zasadzie przez fakt życia w zorganizowanym społeczeństwie poczucie własnej wartości. Ja jestem potrzebny. Jeżeli my nie uzyskamy przez politykę ekonomiczną tego poczucia znaczenia człowieka jako jednostki politycznie zorganizowanej, to niestety nie możemy od tego człowieka oczekiwać należytych efektów i wydajności pracy. I weźmy problem dalej, to love, jako cel całego działania politycznego społeczeństwa i państwa. Potrzebne jest to, co nazywa się miłością. Nakład na te inwestycje był olbrzymi. Mimo, że były to inwestycje na licencjach zagranicznych budowane. Więc mimo to nie były przez te lata wykorzystane i do dzisiaj nie są wykorzystane, jako że teraz jeszcze dodatkowe kłopoty przyszły z tym, prawda, materiałem wyjściowym, z
z tym sadem na walcowniach. Niewłaściwe kadry kierownicze przy nowoczesnej technologii prowadzą do bardzo daleko idących strat. I według moich takich szacunkowych oczywiście obliczeń, większa część naszych kadr kierowniczych od góry do dołu kwalifikuje się w tej chwili do wymiany, bo w warunkach gospodarki tej intensywnej przy nowej technologii oni po prostu no, albo się nie nadają, albo wymagaliby gruntownego od nowa przeszkolenia. Tak, właśnie. I tak czy to się zgadza? Tak, zgadza się całkowicie. Poza tym nie tylko z moją wiedzą, ale z opinią w ogóle ogółu robotników. Dlatego, że tutaj wchodzi w grę taki element, że myśmy wystąpili nawet jako jednym z postulatów o powoływanie na stanowiska kierownicze w egzaminach konkursowych. Chodzi o to, żeby właśnie fachowi ludzie znaleźli się na tych stanowiskach kierowniczych. To, do czego pan docent doszedł, bardzo pokrywa mi się z tym, co obserwujemy i co jest bardzo ważne w dziedzinie religii. Mianowicie ciągle mówimy, i to jest cała praca wychowawcza Kościoła, wypływająca z Ewangelii, że człowiek ciągle musi się doskonalić. I obojętnie na jakim jest stanowisku, czy jest kierowniczym, czy nie kierowniczym, czy jestem zwykłym zjadaczem chleba i śmiertelnikiem, to ciągle jest to powiedziane, prawda, wy tedy doskonałymi bądźcie, jak ojciec wasz w niebie jest doskonały. A więc człowiek przez swoją pracę i współpracę z łaską, z Bogiem, musi się ciągle rozwijać, żeby stawać się coraz lepszym, coraz doskonalszym i przede wszystkim w wartościach duchowych, bo wtedy, jeśli on duchowo wewnętrznie dochodzi do jakiegoś poziomu swojego człowieczeństwa i swojej duchowości, wtedy także i w tym czyńcie sobie ziemię poddano, czyli w tej organizacji, prawda, naszego życia tutaj, doczesnego. Wiedzy religijnej, etycznej, to również wymaga od swoich działaczy, że tak, tak powiem, jest. Od księży, od biskupów nawet, kształcenia się w dziedzinie ciągłego, tej nauki, powiedzmy, takiej świeckiej również. Tak. Więc jest bardzo dziwną rzeczą, jeżeli ludzie, którzy się uważają za materialistów, mam na myśli materializm oczywiście filozoficzny, a nie gruby materializm życiowy, to jeżeli materialiści nie widzą tego, prawda? Jeżeli zachowują się tak, jak gdyby, no nie wiem, uważali, że na nich spłynie jakoś łaska w cudowny sposób, no już tak, to ale materialista nie powinien tutaj w ten sposób podchodzić, tylko powinien się właśnie uczyć tych spraw i nie uważać, że to jakoś mu uwłacza, no, jeżeli pójdzie na kurs pan minister, czy jeszcze nawet wyższy dygnitarz. To jest dziwne, właśnie materialista dialektyczny czeka cudu, a ludzie wierzący studiują ścisłą wiedzę. Można było znaleźć takie elementy, które będzie można stwierdzić, że dotąd właściwie możemy się posunąć, a dalej nie, prawda? No chociażby ten nasz statut, który, prawda, staraliśmy się, żeby w tej formie niezmienionej został zatwierdzony, żeby został przyjęty. No zresztą inaczej być nie mogło, bo ludzie by tego po prostu nie znieśli, żeby był przyjęty w formie narzuconej jakiejś. Ponieważ wówczas by na pewno nastąpiło co najmniej zradykalizowanie ruchu i mógłby się on przenieść, powiedzmy sobie, z pozycji związku zawodowego na pozycje ściśle polityczne. Tak, tak. To można było z góry przewidzieć. No, myślę, że właśnie ze względu na to również władze też poszły, powiedzmy sobie, na to ustępstwo. Jako że wiadomo, że ta niezawisłość sądów, no to jest trochę taką legendarną sprawą. No, w miarę upływu czasu coraz lepsza ta ekipa doradców się robi. Ja tak obserwuję skład osobowy. A to byli ci ludzie, którzy oddali się po prostu do dyspozycji. I z nich można było skorzystać. Ja wiem, jak olbrzymie trudnościami się sam spotykałem w czasie strajku w Hucie Warszawa. A nie można było przewidzieć, że on się skończy po kilku dniach. Przewidywaliśmy, że to będzie znacznie dłuższa i jeszcze trudniejsza. Proszę pana, właśnie tutaj w sferze ekspertów działa coś takiego jak w sferze obiegu pieniężnego, prawo Kopernika, że zła moneta wypiera dobrą monetę. Nie, to znaczy dobry ekspert, rzeczywisty fachowiec nie szuka klientów i on czeka, aż do niego przyjdą. Natomiast ten, co przybiega i oferuje swoje usługi, mówi, ja tutaj jestem od wszystkiego, szwarc, mydło, powidło i inne delikatesy sprzedaję, to jest zwykle niewiele warte. Przypomnienie kanonu. Pierwsze twoje słowo ojczyzna, a drugie człowiek. A potem dwa równe. Matka i ojciec. I ten porządek będziesz uniósł w sobie, gdziekolwiek postawisz stopę. Nie odbierzesz nikomu prawa do ojczyzny, pracy i własnego domu. Do powietrza, chleba i drzwi.
Pamiętał będziesz o każdej kropli krwi twojego narodu i nigdy, ale to nigdy nie będziesz błotem rzucał na pola bitewne swoich przodków. Wzywamy was, wszyscy polegli w grudniu. Wzywam Brunona Drywę. Jest wśród nas! Waldemara Rebibina. Jest wśród nas! Tadeusza Sawicza. Jest wśród nas! Kazimierza Stojeckiego. Jest wśród nas! Bogdana Sypkę. Jest wśród nas! Józefa Widerlika. Jest wśród nas! Cieniu zamawszy na pancerz, przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan, miecz ma szydę. Sobą